Książę Maurycy Zamiło, pragnąc wyświetlić niepokojącą tajemnicę rodową, skrzętnie gromadził stare dokumenty. Tak, to strzęp pamiętnika mego dziada Hieronima. Szukaj pan dalej. Księżniczka Alicja. Ryszard, sekretarz księcia. Hrabina Wernowiczowa, kuzynka i przyjaciółka Alicji. Przyjechałam do was na kilka dni. Widujesz rotmistrza? Gdybyś pan w naszych archiwach znalazł papiery dotyczące mego dziada, Jana, zaraz mi je przynieś. Tylko nikomu ani słowa. Kupiłam w Sorrento te dwa jednakowe szale. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Mamy miłego gościa, hrabinę Wernowiczową. We Włoszech nieraz myślałam o panu. Zobaczymy się jutro na konkursach hipicznych. Powinszujmy sobie. Pułk rotmistrza całe lato kwaterować będzie w okolicy Zamiłowa. Na konkursach. Thank you.
przed zawodami pań. Dziękuję panu. Zabawa w miłość. Kwiaty mają inne przeznaczenie. Dlaczego? Bo pan całuje kwiaty. Tak, kocham. Co to, zwierzenia?
noc majowa. Nic z tego, mój miły chłopcze. Romantyczna hrabina również cierpiała na bezsenność. Ryszard, sam? Może mi pan zechce towarzyszyć? Zbliżała się chwila dorocznych ćwiczeń wojskowych dla rezerwistów. Proszę zapytać, czy księżniczka mnie przyjmie. Przyszedłem panią zawiadomić, że... dostałem wezwanie do wojska. Będzie nam pana brak?
omdlałam z upału, a pan, jak pan śmiał? Dziękuję ci za troskliwą opiekę. Na placu koszarowym. Wachmistrz Kubaś. Szanowanie, jestem Lopek. Cicho tam, jeden z drugim. Pierwsza noc. Pobudka, pobudka, wstawać. Ci sakramencki jeździec. Dla wprawy oczyścisz trzy konie. Thank you.
Tężyzny życia koszarowego Ryszard prędko zapomniał o swoich niefortunnych zalotach do księżniczki. Cymes, ja to potrafię dwa razy lepiej. Ryszard zaprzyjaźnił się z Lobkiem. Bronił go często przed swawolą kolegów i zyskał sobie jego wdzięczność. Listy z domu. To pewno od Malci Blas. A o was zapomnieli? Nie mam nikogo. To Mortus, psia krew. Wet za wet. Panie rotmistrzu, zagram panu kołysankę, jeżeli mi pan wyszuka nuty. Kresowych rozłogów zwolna kroczyło ku domowi książęcemu nieubłagane Fatum. Aha.
Znów pan rotmistrz. Coś mi się zdaje... Podoba ci się? Nie śmiem marzyć o takim szczęściu, lecz gdyby pani zechciała... Jeżeli pan sądzi, że to będzie dla niego szczęściem... Na ćwiczenia w polu. A kto chce rozkoszy użyć, do ułanów idzie służyć. Zadyba Szymona Rybaka. Szymon Rybak. Siarczyście chce nam się pić. Lidia, córka Szymona. Wasyl, parobek Szymona.
Znam cię z mych marzeń. Nigdy twoją nie będę. Zapamiętaj to sobie. Wolisz Juana? Lepiej będzie dla niego, jeżeli się tu więcej nie pokaże. Pojedziesz po sieci. Ryszard spędzał każdą wolną chwilę w chacie Szymona. Czy nie będę przeszkadzał? Sami sobie damy radę. Przysiągłbym, że to przebrana rybaczka. Powrót.
Przyjdę jutro, dobrze? Widziałem narzeczoną rotmistrza. Kubek w kubek, twoja rybaczka. Nazajutrz Ryszard znów pośpieszył do swej ukochanej. Zazdrość. Jesteś dla mnie cudem. Kocham cię. Majątek hrabiny Wernowiczowej graniczył z posiadłością księcia.
nocy. Co za podobieństwo. Hrabina kazała przenieść rannego do swego pałacu. Będzie żył, aby go tylko stąd nie ruszać. Uspokój się. Możesz go co dzień odwiedzać. Ty strzelałeś do niego. Gdzieś była? Nie wicie? Z kochankiem w lesie. Pomóżcie mi. Muszę przed śmiercią dojść do chaty Szymona Rybaka. Czego chcecie od Szymona? Jestem u niego w służbie. Ojciec mój, umierając, przekazał mi rzecz, którą muszę oddać Szymonowi. Zaprowadź mnie do niego. Zaszyty jest papier, z którego Szymon dowie się, jak odnaleźć skarb. Ale to wielka tajemnica. Broń Boże, żeby o tem dowiedział się książę. Dajcie ten papier. Weźmiesz, jeżeli umrę. Thank you.
Książę nie mógł dłużej ukrywać tajemnicy. Jesteś ostatnia z rodu. Powinnaś wiedzieć, że... Księżniczka z biciem serca zaczęła odczytywać zbutwiałe karty starego pamiętnika. Pamiętnik. Gdy brat mój Jan wezwał mnie do siebie... Możesz mnie, szambelana dworu cesarskiego, namawiać do tego szaleństwa. Ty to nazywasz szaleństwem? Dla tego szaleństwa gotów jestem poświęcić wszystko. Więc nie chcesz iść z nami? W tej chwili wszystkie łączące nas węzły są zerwane. Bracie. Braćmi są tylko ci, którzy walczą wspólnie o wolność ojczyzny. W rozmowie z bratem wyjechałem do Paryża. Szymonie, zowią ciebie rybakiem, ale to nie jest twoje nazwisko. Nazywam się Zamiło, tak jak książę. Ojciec mój był sługą księcia Zamiły. Z nim poszedł na wygnanie. Jeżeli twemu rodowi Bóg wskaże prawo do dziedzictwa, ona jest dowodem woli boskiej. Księcia Hieronim był wierny carowi. Książę Jan wystawił pułk jazdy i walczył z Moskalem. Aż pewnej nocy...
Tatusiu, tatusiu. Zawsze nosi ten medalion na szyi. Nadeszła chwila rozstania. Kozacy! W wygnaniu dopiero dowiedział się książę o śmierci żony i ocaleniu Pawełka. A książę Jan, jak zwykły zbrodniarz, męczył się w katorze. Przyszedł kres jego życia. Pamiętasz zamurowaną szkatułę? Weź ten plan, oddaj memu synowi. Odszukaj go. Jego dzieci może dożyją wolnej Polski. Waszemu ojcu było na imię Paweł? Czy pozostawił wam medalion z Matką Boską Ostrobramską?
Najwyższemu niech będzie chwała. Szymonie, jesteście wnukiem i spadkobiercą księcia Jana. A gdzie ten plan? Zabrał mi go parobek Szymona. Zabierzmy psa i pójdźmy tropić tego łotra. Pamiętnik. W Paryżu zapomniałem o Polsce i o powstaniu. Ty, majątek mój topniał. Kiedy wszystko straciłem, ambasador rosyjski poradził mi uciec się do cara. Prośbę waszą, książę, uwzględniłem. Otrzymasz wszystkie dobra po bracie. Pamiętnik. W ten sposób odzyskałem fortunę. Jednak nie jestem szczęśliwy. Sumienie mi wyrzuca, że nie dość gorliwie poszukiwałem swojego bratanka. Hańba. Hańba. Mam coś takiego, za co książę pan dobrze zapłaci. Papier, na którym jest pokazane, gdzie są zakopane skarby. Skąd go masz? Zabrałem dziadowi. Niósł go do Szymona Rybaka. Powiedział, że książę nie może o tym wiedzieć. Książę pan sam wie, ile to warte. Słyszałam wszystko, ojcze. Co zamierzasz uczynić? Dokument ten należy do Szymona. Do spadkobiercy księcia Jana. Umarli nie wstają z grobu. Ale krzywda nie umiera nigdy.
Jestem pewien, że ukrywa się gdzieś w pobliżu. Strzelę. To narzeczona rotmistrza. Skąd się pani tu wzięła? Szłam do Szymona, aby mu oddać jego własność. To księżniczka. Jestem Szymon Rybak. Jeśli to prawda, że się wywodzę z krwi męczennika, starczy mi to za magnacką fortunę.
do skarbu. Będziesz ty, który po latach męki mojej przeczytasz te słowa. Czy masz prawo dotykać tych pamiątek? Jeżeli jesteś łotrem, który podstępnie wydarł dziedzictwo moje, przeklinam cię ja, który jestem cieniem. Dopiero teraz przemówiło sumienie. Ryszard powrócił do zdrowia. Już nas teraz nikt nie rozłączy. Zagarnęłam jej majątek, a ona moje szczęście. Zaręczyny. Nie gap się, oko sobie zwichniesz. Znalazłem tę szkatułkę.
Zabierz ją, Szymonie, wraz z majątkiem. Mnie pozostanie czyste sumienie. Wystarczy dla naszych dzieci, bo my już więcej do Boga należymy. Zranione serce Alicji zapragnęło ciszy. W murach klasztornych łaska Boża zesłała na nią ukojenie. Przyszli na wezwanie Alicji, która zapragnęła poznać swą kuzynkę. Hrabina kazała przenieść rannego do swego pałacu. Będzie żył, aby go tylko stąd nie ruszać. Uspokój się. Możesz go co dzień odwiedzać. Ty strzelałeś do niego. Gdzieś była? Nie widzicie? Z kochankiem w lesie. Pomóżcie mi. Muszę przed śmiercią dojść do chaty Szymona Rybaka.
Czego chcecie od Szymona? Jestem u niego w służbie. Ojciec mój, umierając, przekazał mi rzecz, którą muszę oddać Szymonowi. Zaprowadź mnie do niego. Cymes, ja to potrafię dwa razy lepiej. Ryszard zaprzyjaźnił się z Lobkiem. Bronił go często przed swawolą kolegów i zyskał sobie jego wdzięczność. Listy z domu. Pewno od Malci Blas. A o was zapomnieli? Nie mam nikogo. To Mortus, psia krew. Wet za wet. Panie rotmistrzu, zagram panu kołysankę. A, pan Ryszard sam? Może mi pan zechce towarzyszyć? Zbliżała się chwila dorocznych ćwiczeń wojskowych dla rezerwistów. Proszę zapytać, czy księżniczka mnie przyjmie.
przyszedłem panią zawiadomić, że... dostałem wezwanie do wojska. Będzie nam pana brak? Omdlałam z upału, a pan, jak pan śmiał? Proszę zapytać, czy księżniczka mnie przyjmie. Przyszedłem panią zawiadomić, że... dostałem wezwanie do wojska. Będzie nam pana brak? Omdlałam z upału, a pan, jak pan śmiał? Dziękuję ci za troskliwą opiekę. Na placu koszarowym. Wachmistrz Kubaś.
Znam cię z mych marzeń. Nigdy twoją nie będę. Zapamiętaj to sobie. Wolisz ułana? Lepiej będzie dla niego, jeżeli się tu więcej nie pokaże. Kupiłam w Sorrento te dwa jednakowe szale. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Mamy miłego gościa, hrabinę Wernowiczową. We Włoszech nieraz myślałam o panu. Zobaczymy się jutro na konkursach hipicznych. Powinszujmy sobie. Półkrot mistrza całe lato kwaterować będzie w okolicy Zamiłowa. Na konkursach.
Proszę zapytać, czy księżniczka mnie przyjmie. Przyszedłem panią zawiadomić, że... dostałem wezwanie do wojska. Będzie nam pana brak? Omdlałam z upału, a pan, jak pan śmiał? Dziękuję ci za troskliwą opiekę. Na placu koszarowym. Wachmistrz Kubaś. Szanowanie, jestem Lopek. Cicho tam, Jabiny Wernowiczowej graniczył z posiadłością księcia. Pomocy. Co za podobieństwo.
hrabina kazała przenieść rannego do swego pałacu. Będzie żył, aby go tylko stąd nie ruszać. Uspokój się. Możesz go co dzień odwiedzać. Romantyczna hrabina również cierpiała na bezsenność. Ryszard sam? Może mi pan zechce towarzyszyć? Zbliżała się chwila dorocznych ćwiczeń wojskowych dla rezerwistów. Proszę zapytać, czy księżniczka mnie przyjmie. Będzie nam pana brak? Omdlałam z upału, a pan, jak pan śmiał?
Dziękuję ci za troskliwą opiekę. Na placu koszarowym. Wachmistrz Kubaś. Szanowanie, jestem Lopek. Cicho tam, jeden z drugim. Zbiórka. Przed zawodami pań. Dziękuję panu. Zabawa w miłość.
Kozacy. Na wygnaniu dopiero dowiedział się książę o śmierci żony i ocaleniu Pawełka. A książę Jan, jak zwykły zbrodniarz, męczył się w katordze. Nadszedł kres jego życia. Pamiętasz zamurowaną szkatułę? Weź ten plan, oddaj memu synowi. Odszukaj go. Jego dzieci może dożyją wolnej Polski. Szymonie, waszemu ojcu było na imię Paweł? Czy pozostawił wam medalion z Matką Boską Ostrobramską? Bogu Najwyższemu niech będzie chwała. Szymonie, jesteście wnukiem i spadkobiercą księcia Jana. A gdzie ten plan? Zabrał mi go parobek Szymona. Zabierzmy psa i pójdźmy tropić tego łotra. W Paryżu zapomniałem o Polsce i o powstaniu. Ty, majątek mój topniał. Kiedy wszystko straciłem, ambasador rosyjski poradził mi uciec się do cara. Prośbę waszą, książę, uwzględniłem. Otrzymasz wszystkie dobra po bracie.
ten sposób odzyskałem fortunę. Jednak nie jestem szczęśliwy. Sumienie mi wyrzuca, że nie dość gorliwie poszukiwałem swojego bratanka. Hańba. Hańba. Szanowanie, jestem Lopek. Cicho tam, jeden z drugim. Zbiórka. Pierwsza noc. Chce rozkoszy użyć, do ułanów idzie służyć. Sadyba Szymona Rybaka. Szymon Rybak. Siarczyście chce nam się pić.
Lidia, córka Szymona. Wasyl, parobek Szymona. Nigdy twoją nie będę. Zapamiętaj to sobie. Wolisz Ułana? Lepiej będzie dla niego, jeżeli się tu więcej nie pokaże. Pojedziesz po sieci. Ryszard spędzał każdą wolną chwilę w chacie Szymona. Czy nie będę przeszkadzał? Sami sobie damy radę.
Uszanowanie, jestem Lopek. Cicho tam, jeden z drugim. Zbiórka. Pierwsza noc. Thank you.